Witam wszystkich. Dzisiaj będzie filmik o kolejnym zakupie od tego samego sprzedawcy z Allegro. Może niektórzy z Was wiedzą, że poprzednio kupiłem ten aparat Sony Cybershot WX220 uszkodzony niby za 30 zł. No i faktycznie był uszkodzony. Ma tutaj obudowę rozwaloną, ale udało się go zrobić, że działa bez problemu. Po wciśnięciu powera działa, włożona jest karta, kręci filmy, robi zdjęcia. Ten aparacik ma NFC i Wi-Fi, także jest bardzo fajny. Można nawet sterować tym aparatem z poziomu telefonu. Także postawimy sobie gdzieś aparat i będziemy mogli sobie zdjęcia tam robić i tak dalej. Bardzo fajny aparacik. Za 30 zł opłacało się. I tak jak już wspominałem, warto do tego sprzedawcy zajrzeć z tego względu, że sprzedaje bardzo tanio niektóre rzeczy uszkodzone, które można być może naprawić. Kolejną taką paczuszką, którą tutaj u tego sprzedawcy kupiłem, jest coś takiego. Ja się przełączę teraz na Firefoxa, wam pokażę, co kupiłem. Ja mam jakąś manię w ogóle kupowania uszkodzonych rzeczy i potem próby ich naprawiania. Także zobaczmy sobie na Firefoxa. Jest Firefox, jest, dobra. I tak, to jest właśnie kamerka sportowa Manta MM336 Pro Wi-Fi. Powiem wam tak, no niby Full HD, no ale fajny bajer ma, że ma Wi-Fi. To jest jednak fajna sprawa, bo podejrzewam, że taką kamerkę można wykorzystać też bez problemu jako kamerkę internetową, tak jak to było w przypadku SJ-Kama 4000. I teraz taka ciekawa informacja, bo kupiłem kiedyś na OLX-ie SJ-Kama 4000, miał uszkodzoną matrycę i tak się zastanawiam, czy Manta stosuje te same rodzaje matrycy co SJ-kami. Jeżeli tak, no to wtedy mógłbym teoretycznie zrobić tak, że Etios-kama bym sobie zrobił na sprawnej matrycy, jeżeli ta matryca tutaj jest wszystko ok z nią, nie jest jakoś też podlana. I widzicie, że tutaj ma nawet HDMI mini czy mikro, to jest chyba mikro wyjście, także można podłączyć fajnie pod jakiś tam HDMI grabber albo do monitora. No i wejście tutaj, wyjście USB, czytnik kart pamięci, ok, ekran, no identycznie to wszystko wygląda jak w SJ-Kamie 4000. Także to by było bardzo fajnie, gdyby chociaż tutaj była sprawna matryca i żeby był ten sam rodzaj. Jeżeli chodzi o ekran, no wygląda to wszystko tak samo jak z SJ-Kamie 4000. Tyle, że miałem wersję SJ-Kama bez Wi-Fi. No jak widzicie, 25 zł za to zapłaciłem, plus wysyłka 8 zł paczkomatem. I tutaj brak reakcji, kamera po zalaniu. Podejrzewam, że ktoś się po prostu zalał. Tylko pytanie, jaką teraz wodą jest to zalane? Czy morską, słoną, czy jakąś z basenu? Bo jeżeli jest ostro zalane w środku, no to podejrzewam, że już korozja mogła zrobić swoje i ciężko będzie naprawić coś takiego. No ale dobra, tu jak widzicie za 25 zł być może będzie się opłacać, znaczy może w inny sposób, być może opłacało się ją kupić, może się ją uda uruchomić. Zobaczymy. Chciałbym bardzo, żeby ona działała. I to jest sprzedawca eCastel 99,5%, także naprawdę wysoka ocena. Dobra, przejdźmy teraz sobie do paczuszki i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ja sobie tutaj otworzę.
Ale by był numer, jakby to też się udało jakoś w miarę naprawić. Nie? Jeszcze postarałbym się wyciągnąć tego gdzieś SJK-ma mam i byśmy sobie zrobili porównanie w ogóle. Bo to wszystko wiecie, to są Chiny. Manta, SJK. Wygląda identycznie, tylko inny napis jest, tak? Ale widać, że ten sprzedający potrafi dbać o pakowanie paczek. Popatrzcie, jak taką kamerkę zabezpieczył, jaką ilością folii bąbelkowej. Powinna być bateria i kamerka. Jest, okej, okay, dobra. Tą folię sobie odłóżmy na bok. Sporo tego. Naprawdę wielki szacun za pakowanie. Jeżeli kiedyś to będzie oglądał, to wielki szacun za pakowanie paczek, bo robisz to, gościu, bardzo fajnie, sumiennie. Bateria. Manty. Lajonek 3,7 V, 900 mAh. Z tyłu jest coś takiego. Czy ona gdzieś jest zalana tutaj? Chociaż spróbujemy zobaczyć. Przepraszam za pazury, moje czarne, ale po nocce zeszłem mi rękawice już mam tak starte, że mi się po prostu pobrudziły w środku paznokcie. Także wybaczcie mi to, ale zobaczmy sobie kamerkę. Spoko. Obudowa, jak widać, nie jest jakoś uszkodzona. Centralnie wygląda jak SJK 4000, identycznie. Będzie super, jak będzie ta sama matryca. Wiecie co, poczekajcie, ja zrobię pauzę i postaram się znaleźć SJK ma 4000, gdzie mam sprawną całą płytę główną, ale mam uszkodzoną matrycę. Właściwie, że jej nie mam, bo już ją wywaliłem. Także poczekajcie chwilę, ja idę poszukać SJK i sobie w ogóle porównamy mantę z SJK. Dobra, jestem. Słuchajcie, znalazłem tego SJK-ma. Ja pierdzielę. Super. Zachowałem go. No i popatrzcie, to wygląda w ogóle identycznie. Wszystko. Tak samo tutaj. Najlepsze jest to, że ekrany są. No teraz jak tak trzymam, to nie odróżnilibyście SJK-ma, a gdzie jest manta. Boki. Tutaj widać, że w tej mancie jest te gniazdo, wszystko jest ładnie, super zrobione. No identyko. Także kurczę, no będzie super, jeżeli będzie można sobie zrobić jakąś podmiankę. I patrzcie na to, z tego SJK miałem taki fajny uchwyt. No i co, i on tutaj też będzie pasował do tej manty. Pasuje? Pasuje. Jestem w szoku. Jak to wszystko się jakoś dziwnie układa, jakby było przeznaczeniem, nie? Paragon oczywiście na bok sobie położymy. Dobra, teraz tak. Co chciałbym zrobić? Pokażę wam, jak będę najpierw tego SJK-ma otworzę. Żeby dostać się tam w ogóle. Sprawa jest banalnie prosta. Trzeba zdjąć tutaj przednią tą. Jak już zdejmiemy, mamy tutaj śrubeczki i sobie te śrubeczki wykręcimy śrubokrętem. Gdzieś tutaj sobie tak to zorganizuję, żeby nie pomieszać tego wszystkiego. Dobra, śrubki sobie odłożymy tutaj na tą stronę. Pokażę wam w ogóle, jak ten SJK wygląda w środku i potem zobaczymy mantę. Ogólnie sprawdzimy jeszcze. Dobra, ja zrobię jeszcze inaczej. Tą baterię, ile ona ma volt? Spróbuję ją włożyć do SJK-ma. Czy będzie w ogóle działało? Tak, plus, minus. Zaraz zobaczymy, ile ma bateria. Bateria chyba jest totalnie dead. Totalnie dead, bo nie mogę tutaj. Tak, bateria jest totalnie rozładowana na bank.
Także trzeba będzie ją podładować i teraz takie coś. Ja tutaj mam starą baterię jakąś z tego z SJK ma. Wygląda identycznie. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi bateriami, tylko różnica jest w tym, że są inne nazwy, tak? Tu jest Manta, a tutaj jest jakaś taka. To jest zamiennik jakiś chyba kupowałem, pamiętam. A czy zamiennik? Nie, to ona była z tym SJK-em oryginalnie. Ale wiecie co, teraz tak o, włożę to Manty do tego. Wpada jak śliwka w kompot. Zobaczmy w ogóle, czy się włączy. Gdzie tu był power? Jest z tej strony. Nie włącza się. Wiecie co? Ja teraz spróbuję zrobić jedną rzecz. Wezmę sobie, odłączę ładowanie od tego telefonu, co tutaj nagrywam. Kamera mi, czy telefon mi wypadł. I spróbuję podłączyć USB-ka. Jest, ładowanie. Ładowanie baterii. Super, nie? Okej, dobra. To zrobimy inaczej. Ja sobie wyciągnę tą baterię. SJK na pewno jest płyta główna sprawna. Rozkręcimy sobie to dalej. Rozkręcimy sobie to dalej, żeby pokazać wam, jak w ogóle to będzie wyglądało, bo być może wszystko uda się zrobić za pierwszym razem, żeby wam to pokazać. Tak jak mówię, to się jakoś tutaj wyciągało. Pamiętam. Tak jest, to ściągamy. Włożymy sobie na bok. No i całą soczewkę, która jest, wykręcamy. Widzicie, tak to wygląda. Soczewka szerokokątna niby. I to jest taki motyw. Żeby dostać się w ogóle dalej, to trzeba tutaj zdjąć tą stronę tej szybki, tylko nie pamiętam, czym ja to podważałem delikatnie. Okej. Może być i nożykiem. Mamy to ściągnięte, tą szybkę. Teraz tutaj, a nawet bateria jeszcze, jest taki efekt. Pamiętam, że coś chyba jeszcze tutaj. Aha, tu jest tylko odpięty ekran LCD do płyty głównej z tej strony. Żeby wyjąć to wszystko, potrzeba teraz delikatnie wyciągnąć tutaj to wszystko. Widzicie? I to jest połączone. I tutaj mamy matrycę. Matrycę, którą chciałbym, żeby była mancie sprawna. Dobra, zrobimy tak. Tu już mam tego SJK-ma rozebranego. Także ja bym w ogóle chciał ją podłączyć do ładowania, ale po zalaniu troszeczkę jakby nie powinno się tak robić, ale okej, zaryzykuję. Trudno. Zobaczymy, czy ona się w ogóle włączy. Widzieliście, co się stało? Jest mrugnięcie. I gaśnie. Zobaczmy. Nie ma. Dobra, jest mrugnięcie tylko i nie włącza się. Zobaczymy na baterii z SJK-ma, co się stanie, jak włożę. Nie wejdzie za bardzo. Dobra, to włożę to manty, czyli jednak troszeczkę gabaryty są inne.
Z manty weszła. Teraz jakbym podłączył. Czyli było gdzieś zalanie, dobra. Nie reaguje, widać, że jest jakaś reakcja, dioda się zapala i gaśnie. Może firmware jest nie taki grany, jaki powinien być. Teraz spróbujmy sobie tą mantę otworzyć. Dobrze, że mam jakieś tam pazury. Postaram się to jakoś otworzyć. Są takie zatrzaski. Dobra, z manty ściągnięta obudowa. Pierwsza. I też mamy raz, dwa, trzy, cztery śrubeczki. Jest, była po zalaniu, widać już korozję tutaj ostrą. Widać korozję. Nawet na śrubkach widać korozję, czyli była zalana gdzieś od tej strony bardziej. Bo tutaj ta śrubka i przelewiała, tu są zaśniedziałe te luty. Także gdzieś jest zwarcie na 100%. To już mogę powiedzieć wam tyle. I to sobie te śrubeczki odłożymy tutaj na bok. Tutaj w mancie są tylko cztery śrubki. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w środku. I jest takie pytanie. O, tu jest śrubka wyrobiona, ktoś już ją ostro odkręcał. Teraz taka rozkmina jest. Trzy śrubki są, tak? Cztery. Ta jedna była trochę zjechana i to dosyć ostro. Także ciekawy jestem, kto tam czym odkręcał tą śrubkę. Ale była ostro zjechana. Dobra, cztery śrubki. Tutaj mamy jakiś, kurczę, ten. Jak na pilota, nie? Taki podczerwień. Irda. Nie wiem, co to jest dokładnie jeszcze. I teraz tak, ściągnijmy sobie tak jak tam. To tutaj. Mam nadzieję, że mi się to uda jakoś odczepić. Dobra, podważę sobie nożykiem. O, nożykiem od razu pięknie puściło. Wyciągnięte. To sobie damy po prawej stronie. Dobra, sobie manty odłożę na prawą stronę wszystkie rzeczy, a SJK ma na lewą. Teraz tak. No w ogóle jest nawet drucik urwany. Popatrzcie na to. Urwany drucik. No to będziemy mieli jakąś tam naprawę. I teraz tak, wykręcę obiektyw, jeżeli mi się uda. Nie jest łatwo. Ło, cholera. Nie mogę tego wykręcić. Spróbuję się dostać do tej płyty, ale najpierw sobie wyciągniemy. O kurde. Źle mi się dostało. Nie wiem, czy to nie jest sklejone jakoś mocniej. Staram się to jakoś do tego jakoś dostać. No wiadomo, no troszeczkę się tam. Jest sklejone. Trzeba jakoś to otworzyć, także nie ma co się z tym cackać za bardzo.
Dobra. Ekran. Ho! Patrzcie, jak to było złożone. Widzicie? W ogóle ekran był nawet nie włożony dobrze. Jest zalanie, o kurde. Tutaj coś takiego. Może włączę sobie światło. Żeby to wam lepiej pokazać. Zastanawiam się, czy nie włączyć mikroskopu. Jest po zalaniu. Tutaj jest kabelek od Wi-Fi. Tak więc mamy dwie śrubki, są od soczewki tutaj całej, co trzyma tą całą matrycę. Te dwie śruby. Tutaj jest slot na karty pamięci. Ale jest korozja, ja pierdzielę. No, faktycznie była zalana i to dosyć ostro. Tego tak nie zobaczycie, ja bym musiał to wrzucić pod mikroskop i dopiero wam wtedy pokazać. Ale tu mamy jakiś taki ekran oznaczenia, jakby ktoś był ciekawy. Od manty. Tu jeszcze te. W ogóle porównam sobie z SJ-kamem. Czy nie, to jest już chyba większy ekran. To by była fajna sprawa, jakby można było tak. Zobaczę, jak jest w SJ-kamie. Czy jest tyle samo pinowy? Wygląda na to, że tak. Że to jest to samo. Identyko. Także nawet można by zrobić małego testa, czy ten ekran działa. Wysuniemy sobie sesję od kama. Stary ekran. Patrzcie, wyciągam. Sesja od kama wyciągnięty. Porównujemy do manty po lewej stronie. To jakoś to muszę złapać w miarę ok, żeby wam to pokazać. Kurczę, jak to pokazać? Tak. O, pokażę. To samo. Identyczne. To samo. Tylko pytanie, czy ekran z manty, czyli ten, będzie współgrał z firmware'em od SJ-kama. Będzie mega fajny teścik. Zaraz spróbuję to podłączyć. Może uda mi się to włożyć. Tylko muszę tutaj. Aha, ja w ogóle od swojej strony to wkładam. Dobra. Jest włożony. Teraz tylko go docisnąć. Słuchajcie, ekran z manty włożony. Ja to teraz podłączę. Spróbuję jakoś złożyć. Żeby to na chwilę tylko tak podłączyć. Dobra, zobaczymy pod USB-ka, co się w ogóle stanie tym ekranem. Patrzcie. Jest biały ekran. I teraz wiecie co? Zastanawiam się, czy wgranie firmware'u od nowszych wersji do SJ-kama by pokazało o tutaj na wyświetlaczu coś.
Było coś takiego, że wgrywałem na ten ekran od SJK-ma inne firmware'y i był biały ekran. Także można by teoretycznie zrobić coś takiego, że na ETIOS-kamie, dobra, ja nawet nie będę wyjmował tego ekranu na razie, bo będziemy robić to na żywca totalnie. To wtedy było fajnie, tylko teraz bym chciał, wiecie co zrobić? Wymienić jeszcze tą matrycę, żeby w ogóle było super. Tylko dlaczego to tak ciężko się odkręca? Dobra, postaram się to jakoś wyciągnąć. Czy tutaj trzeba jakieś śruby odkręcać? Raczej nie powinno się. Dobra. No tutaj to jest o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o tą manty. Jest zalana i to sporo tutaj widać. Najbardziej obawiam się tego, że już korozja zżarła tutaj niektóre elementy. I to jest chyba od powera, tak? Dobrze mówię? Czy to jest od powera? Chyba od powera. Tu jest OK, a tam jest power. Tak, czyli tutaj jest od powera. I o! W ogóle odpadło. Odpadł drucik. Totalnie. Zastanawiam się teraz. Tak, to jest jakaś dioda podczerwieni. Zastanawiam się teraz, jak to zdemontować, żeby dostać się do matrycy. A matryca powinna być taka sama. Zobaczmy sobie w ogóle, gdzie ten power idzie tak naprawdę. Idzie gdzieś. Dobra, są raz, dwa, dwie śrubki, które trzymają całą tą obudowę. Tak? Źle. Chyba pomieszałem w ogóle. Tu są cztery. Manta. Manta to będą tu. Jedna śrubka. Druga śrubka. Jeszcze jest trzecia, która trzyma tą obudowę całą. Trzecia. I to wszystko. I przycisk power. Jest tutaj, dobra. Żeby tego nie uszkodzić. Teraz mamy samą obudowę. Głośnik jest przymocowany. Tutaj jest chyba cały moduł od Wi-Fi. Ochroniony. I matryca. Matryca, na której mi bardzo, bardzo zależy. Tutaj w ogóle też jest odlutowany kabelek od Wi-Fi. Od anteny Wi-Fi. Pytanie, gdzie on szedł? Tego wam nie powiem. Jest zalanie. Dobra, power jest tutaj, mam. Dwa są te. Ok, to już będę wiedział. Power jest na płytce. Tutaj są dwa takie piny. Po prawej stronie. Oj, zalana jest i to. Tylko pytanie, gdzie to szło? Gdzie ta antena szła? Tego nie wiem. To już było odlutowane.
Wiecie co? Skupię się teraz na czymś w ogóle innym. Aha, zalepiona jest. Dlatego nie mogłem jej wykręcić. Ale nie mogłem jej wykręcić. To wymontujemy ją całkiem z taśmką i wmontujemy ją do SJK-ma. Tyle, że co zrobimy? W SJK-mie wymienimy z powrotem wyświetlacz na ten, co był oryginalnie. Zobaczymy, czy matryca będzie działać. Ja sobie tutaj odlepię tylko to, żeby wyciągnąć matrycę. Widzicie? Matrycę teraz wyciągam. Delikatnie bardzo, żeby nie uszkodzić jej. Jest mega, mega. Mega ważne. Właściwie zastanawiam się, w jaki sposób to jest użyta. Okej, dobra, już wiem, jak to było. W ten sposób. Trzeba podważyć to i mamy całą matrycę. Wiecie co? To będzie coś pięknego, jeżeli to będzie ta sama matryca. Ja tutaj sobie sprzytam. Zobaczcie. Z manty jest. Będzie to widać? Jest. Z manty jest TTH042710 wersja 2.0. I teraz bierzemy sobie. No niestety muszę zdemontować wyświetlacz z manty, który włożyłem do SJK-ma. I włożymy oryginalny manty wyświetlacz. I włożymy oryginalny. Dobra. Dla pewności podłączę sobie znowu ładowanie. Zobaczymy, czy działa. Działa. Ładowanie baterii, chociaż baterii nie ma, bo jest podłączone pod ładowarkę. I teraz proces, uwaga, wymiany matrycy. Czyli co zrobimy? Ogólnie to źle zrobiłem, bo mogłem jeszcze nie wkładać sobie tego wyświetlacza. Ja go wyciągnę z powrotem. Ten wyświetlacz z manty, raczej z SJK-ma. I teraz wyciągnę całą płytę. Dlaczego? Dlatego, żeby wymontować matrycę SJK-ma. Dwie śrubki. Trochę ten filmik będzie zajmował. Ok, tu jest SJK. To wyciągniemy i patrzcie, co teraz jest. To jest stara matryca. Uszkodzona. Ona po prostu już będzie do wywalenia. To sobie odepniemy. Stara matryca jest tutaj. Tutaj sobie odlepimy tą tasiemkę, którą przykleiłem. Nie wiem po co. Dobra. I teraz powiem wam chwila prawdy.
Będziemy wkładać matrycę z manty do SJK-ma. Chociaż wątpię, żeby to zadziałało, bo nie wiem, czy nawet wymiarami będzie pasowało. Właśnie, porównajmy sobie ilość pinów, jakie są w mancie. No i dupa. To nie to samo. Nie to samo. Nic nie zrobię. Dobra. Czyli już mamy rozwiązanie. Obiektyw z manty nie pasuje do SJK-ma. SJK-ma pozostanie mi potem złożyć. Ja go sobie odłożę na bok. I teraz co mi zostaje? Zostaje mi, wiecie co? Użycie izopropanola i sprawdzanie, czy to się w ogóle włączy. Także ja sobie wyciągam izopropanol. Zrobimy czyszczenie tej płyty. I zobaczymy, co się stanie po wyczyszczeniu ją izopropanolem. Gdzieś tutaj mam odłożone szczoteczkę, którą czyścić będę, to gdzie ona jest? Jest, dobra. Ok, izopropanol. Ja robię na chwilę pauzę, bo idę po malutki pojemniczek, do którego naleję. Chociaż mogę do tej zakrętki nalać na razie. Dobra. Izopropanol nalany. Wyczyścimy sobie tą płytę tyle, ile możemy. Być może usunie to w jakiś sposób jakieś tam zwarcie, które było. Powiem wam, że od razu jest różnica, jak się przeczyściło izopropanolem. Teraz druga strona. Staram się jakoś to doczyścić. Widzicie, nawet nikt tej płytki nie próbował czyścić izopropanolem w jakikolwiek sposób. Co się teraz dzieje? Po zalaniu po prostu następuje jakaś tam korozja, która robi zwarcie i nie pozwala załączyć się urządzeniu. I nieraz jest tak, że tylko po wyczyszczeniu izopropanolem cały sprzęt rusza. Oczywiście nie ma wtedy gwarancji, że on będzie działał w 100%, bo jednak zalania są nieprzewidywalne. Ale zawsze takie czyszczenie jest wymagane, żeby cokolwiek dalej robić, sprawdzać. Na razie to sobie wyczyściłem i powiem wam, że no naprawdę teraz jest różnica kolosalna. Wszystkie elementy jakby zyskały na nowym życiu. Tylko mówię, to jest loteria. Będzie działać, nie będzie działać, tak? Ja sobie to czyszczę teraz jak najlepiej.
żeby to było doczyszczone, bo od tego zależy, czy to włączy się, czy nie włączy się. Trzeba by było jeszcze przylutować ten przycisk Power, który był wylutowany, ale jeszcze sobie przyczyśćmy tutaj przyciski wszystkie, żeby to doczyścić ładnie. Wiecie, co ja sądzę? Że to jest w jakimś sensie do uratowania. Są duże nadzieje, że ta kamerka wstanie po wyczyszczeniu. Jedynie czego nie wiem tak naprawdę, to gdzie był ten przylutowany ten kabelek od tego Wi-Fi. Do czego on był przylutowany dokładnie? Dobra, zaraz sobie to skręcimy. Wszystko. Oczywiście najpierw sobie złożymy kamerkę. Dobra, tu są trzy kabelki. Dobra. Wkładamy kamerę z powrotem. Kamerkę sobie też jeszcze troszeczkę piny doczyścimy. Nie chcę jej tak bardzo dokładnie czyścić, żeby jej tam gdzieś nie zalać samej matrycy. Obiektyw też. Dobra, to jest wyczyszczone. Montujemy kamerkę. Aha, tu jest ten sposób. Dobra, zamykamy ją. Kamerka jest zamknięta. Teraz ją przykręcimy dwoma śrubkami. Ja się staram tutaj tak to. Trochę krzywo, czyli trzeba ją wypiąć. Trzeba ją chyba troszeczkę wypiąć. Tak dziwnie to jest zrobione. Dobra, zrobimy to tak. Umocujemy. OK. Dobra, i dopiero teraz mogę te dwie śrubki przykręcić z powrotem, które trzymały tą matrycę. Dobra. Jedna śrubka wkręcona. Teraz tylko tą drugą jeszcze wkręcę. Dobra, nie za mocno, żeby tylko trzymało. Dobra. Matryca wkręcona. Teraz sobie skręćmy obudowę. I tu były raz, dwa, trzy śrubki. Czyli to były chyba stąd. Nie, tutaj są trzy śrubki te małe. Przyciski. Przyciski oczywiście switche. Fajny teścik, nie? Powera trzeba będzie. Na razie skręcę ją bez powera.
Podłączymy pod samą tą. Samo zasilanie. Czy się włączy, czy się nie włączy? Jeżeli się włączy, to znaczy, że usunęliśmy korozję. Pierwsza śrubka. Gdzie była druga? Tutaj, na tym. Dobra. Druga śrubeczka. I ostatnia, trzecia. Ile to już nagrywa? 45 minut. No będzie filmik długi. Bo jednak takie pokazywanie dokładne, szczegółowe, od A do Z. Trochę zajmuje. Dobra. Wszystko jest skręcone, wyczyszczone. Przycisk Power na razie nie będzie działał. Podłączmy sobie teraz wyświetlacz, który w ogóle nie był podłączony. I zobaczymy, co się w ogóle stanie. Tą kamerką. Dobra, ja sobie zrobię tak. Nie chcę uszkodzić niczego, bo wiecie, takie wpychanie. Dobra. Podłączony wyświetlacz. Sprawdźmy, co się stanie po podłączeniu pod zasilanie. Może od tej strony, żeby było widać. Test. To be or not to be. I co? I nic się nie dzieje? Nic się nie dzieje. Ogólnie, gdzie są te diodki? Tutaj. Nawet wyświetlacz nie reaguje. Jakbym włożył baterię od manty, zobaczymy, czy coś to zmieni. Dobra, bateria włożona. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje totalnie. Dobra, wiecie co? Ja wyłączę na chwilę świetlenie. I zrobię coś takiego. Gdzieś tu miałem pincetę. Spróbuję zrobić, uruchomić tego powera ręcznie. Pincetą. Ok. Dobra, gdzie ten power był? Tutaj. Tylko, żebym teraz to trafił. Power jest gdzieś tutaj, ok. O, udało mi się. Działa. Działa. Wow! Czyli powera trzeba zrobić. Powera? Podlutować kabelek? Żeby to się trzymało? Patrzcie. Działa! Wyświetla obraz. Widzicie? Dobra. Co tu więcej dodać? Ja już tego nie będę dłużej kręcił. No card. Wow! Uruchomiła się. Super. Widzieliście, co trzeba było zrobić? Wyczyścić ją. Czy się bateria ładuje? Ładuje się. Nawet widać, że ją ładuje. Widzicie?
Tutaj 6 mega. Hej! To się będziemy teraz bawić w ogóle jakieś tam testy firmware'u. Ładnie ją złożymy. Jak teraz to wszystko ładnie poskładam. Tylko pytanie, gdzie ta antenka ma być? Kurde. Ej, a to ma autofokusa? Ale super, ej. Ja jeszcze jak to będzie kurde działało jako kamerka internetowa. To już będzie w ogóle fajnie. Bo jest mega, mega, mega praktyczne. Dobra, nie no, ja ją kurde teraz idę robić. Biorę w ogóle, nie, a jeszcze trochę będzie zabawy, bo to trzeba będzie lutownicę podłączyć, znowu to rozkręcić. Te dwa kabelki podłączyć do tego powera. No i co? No i złożyć ją. I złożyć. Jak ją złożymy, to wtedy. Wiecie co? Ja w ogóle chyba zrobię takie coś. Ja zrobię pauzę sobie tutaj w OBS-ie, bo to przecież mogę sobie pauzować. I jak już wszystko ogarnę, polutuję, to wtedy wam pokażę, jak to będzie złożone. Ok? Tak się umówmy. Ja robię pauzę i idę sobie działać po prostu z lutownicą, z tym. No najważniejsze, żeby teraz to poskładać i ten power przylutować, tak, żeby był spoko zrobiony. Także będzie działało to bez problemu. Widzieliście, że ręcznie uruchomiłem. Zrobiłem po prostu tak, jakbym wciskał przycisk. Bo to jest zamknięcie jakby obwodu. Dobra, idę działać. Kamerka się uruchomiła. 25 zł. Manta. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Także robię pauzę. Jestem już naprawdę zadowolony. I potem sprawdzimy, czy ona będzie działała jako kamera internetowa, bo to też jest bardzo fajna opcja. Ok, robię pauzę. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej z tą naprawą tej kamerki Manty. Ja już tutaj sobie wszystko polutowałem. Przede wszystkim ten przycisk Power, zrobiłem go elegancko. Wykorzystałem do tego tak, jakieś tutaj miałem druciki, kurde, cieniutkie. Idealne jak takie same cienkie, jak były w oryginalnie tutaj w tej Mancie. Polutowałem. Ten kabel, co mówiłem od Wi-Fi, on nie ma być nigdzie przylutowany. To jest po prostu antena. Antena, która jest schowana w obudowie. Wszystko już jest tutaj skręcone czteroma śrubkami. Widać, że jest polutowany już kabelek. Teraz co nam zostało? Zostało nam włożenie tutaj tej zaślepki. Tutaj, jak widzicie, już włożyłem cały ekran. Jak widzicie, już jest włożone to. Teraz obudowa. Tu jest dioda. Nie wiem, czy to ta kamerka ma pilota, czy co? Nie wiem, o co chodzi, czy można ją sterować pilotem. Ale jest na pewno odbiornik taki podczerwieni. W tym miejscu. Dokładnie, nawet tutaj jest miejsce na to. Także to może być ciekawa kamerka. Zobaczymy w ogóle, jak ona będzie działała dalej. Tak, teraz sobie złożymy tą obudowę. Czy ja tutaj jeszcze coś musiałem przykręcić? Nie, nic. Także złóżmy sobie obudowę. A na górze
Ale tutaj w ogóle wiecie, co jest najlepsze? Że nie było nic oryginalnie. Żadnej zaślepki, a tu jest dioda na górze. Także zobaczmy sobie teraz. Włożę baterię. Manty. Czy ona mi dobrze wchodzi? Dobra, spróbuję ją uruchomić. Niestety bateria jest rozładowana, muszę wyciągnąć kabel od ładowania, podłączyć zasilanie. Manta. Niebieska dioda. Wszystko działa, na górze się świeci pomarańczowa. Nie mam tej zaślepki, ale czy mógłbym wykorzystać tą zaślepkę, co mam? Tak. Z tego, tylko teraz już chyba. A nie, da się włożyć ją. Da się ją włożyć. Od razu wykorzystamy z tego SJK-ma, bo tutaj jest na taką tą. Czyli jakbyśmy sobie tutaj nacisnęli delikatnie, to wyciśniemy. I mamy zaślepkę do naszej manty. I teraz jakbym to tutaj włożył. Zobaczcie, co ono się włączyło. Jest nawet dźwięk. Zobaczmy w ogóle, jaki ona ma menu. Event. Brak plików. No ale jazda, takie ubogie menu? Jak tu w ogóle się otwiera menu? O! Dobra, to jest. Mamy menu. Nawet po polsku. Wow! Rozmiar filmu. Zobaczmy sobie rozmiar filmu. To teraz wam menu pokażę. 720p 60 i 30 fpsów i 1080 30 fpsach. Wideo jakość. Wszystkie klawisze działają elegancko. Super fine, fine normal. Soundless. Co to jest soundless? Nie wiem. White balance. Auto. Daylight, cloudy, pochmurnie. Żarówkowe. Fluor hack. Custom. O, dobrze. Damy na auto. Motion detect. Zaznaczenie daty. No dobra, ale chciałbym. To jest kamera, tak? A jak przejść na te ustawienia tutaj, na tą zębatkę? Czy to po prostu jest tylko tak? Aha. W ten sposób. Dźwięki. Wyłączone, głośność szy, voice rest, ok. Oszczędzanie energii. Data, język, like frequency. System. System info, zobaczymy. N2015-07-230Z0508. Czyli tutaj będzie można pobawić się na pewno w aktualizację firmware'u. Z tego co pamiętam, to nawet miałem trochę tych firmware'ów dostępnych na SJK-ma. Ale sobie poszukam w necie, czy coś do Manty jest. Tu jest 2015-07-23. Nie wiem, czy bateria jest sprawna, czy nie jest sprawna. Na pewno ją potrzymam na ładowaniu trochę. I tak.
Żeby do tych zębatek to dźwięk jest. Co tu jeszcze jest? System. Card info. No card. No card. Ale wiecie co? Okej. Kamerka działa. Pytanie tylko jeszcze, jak ona nagrywa, to sobie potem się pobawię. Widzicie, wymieniona jest ta SJ-kama. No i to teraz praktycznie sprawna kamerka. Wi-Fi. Wi-Fi, właśnie. Czy w ogóle tutaj coś wykrywa mi na laptopie Wi-Fi? Nie mam nic Wi-Fi. Nie mam nic Wi-Fi. Nie wiem, jak tu się w ogóle włącza Wi-Fi jeszcze, bo pewnie coś trzeba wcisnąć. Tak, zobaczmy sobie jeszcze raz opcję, zaznaczenie daty. Tutaj nigdzie nie ma do tego, do event video. JPG. Aha, opcje są w dół. I teraz, żeby przejść na te. System. No nie mam tutaj nigdzie. Cofnij zasilanie, tak? Aha, dobra. Format. Format fail. OK. Pytanie, jak tu się Wi-Fi włącza? Czy dłużej trzeba przycisnąć? Nie, dłużej przyciskam, to wyłączam ją. Manta. Dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze kartę jakąś pamięci. No kart, chwila, wezmę sobie jakąś kartę pamięci. Mam nadzieję, że będzie dobra. Wezmę sobie 1 giga. Włożymy. Dobra, karta pamięci weszła. I teraz sobie włączmy kamerkę. Jest. Dobra, teraz taką menu. Nagrywań. Jak teraz w dół. Aha, teraz w dół to nagrywa. Jakbym chciał do menu wejść? A nagrywanie to teraz jest. Wstrzymane. Dobra, jak dam do góry. Tu. Okej. I teraz chciałbym sformatować. Complete. Okej. Cofnij tym. Mogę nagrywać 7 minut 14 sekund. Jak wcisnę OK na górze. Nagrywanie. Ha! Nagrywam, nagrywam. Wstrzymane. Teraz jakbym chciał wejść w te wideo, to co muszę? Aha, tutaj wideo. OK, play.
Widać, nagrywa filmiki. Dobra. Bateria jest ciągle nienaładowana. Okej. Kamerka działa. Jeszcze pytanie. Co się stanie, jak ją podłączymy do USB w laptopie? Teraz taki będzie mały teścik. Czy wykryje jako kamera internetowa? Akurat tutaj otwarło mi kartę SD, ale zobaczmy w OBS-ie, że bym chciał dodać na przykład urządzenie do przechwytywania wideo. Okej. Teraz tak, czy jest tutaj coś w ogóle? Łe, to manta słabo wypada pod tym względem. Nie ma tutaj wykrywane jako kamery. Kwestia tkamie było po podłączeniu jako kamerka, a tutaj tylko pisze MSCD. Pokażę wam. Trochę lipa. No nie ma. Mogłem tylko jedynie sobie wideo odpalić z folderu, który nagrałem w formacie MOV. W Wolce Media Player. No i widać, że jest szeroki konwój, jest takie rybie oko jak cholera. Ale coś mikrofon nie zbiera dźwięku. Jest szum. Także coś tam z mikrofonem. Nie patrzyłem dokładnie. Ale dobra. Powiedzmy, że w jakimś tam stopniu udało się ją uruchomić. Usunę to, bo to mi niepotrzebne. O nie. Tak, jeszcze usunąłem sobie kamerkę do. Gdzie jest Irion? Jest, dobra. Ok. Także w jakim stopniu można powiedzieć, że ją naprawiłem? Wykrywa kartę pamięci, nagrywa. Bateria na razie jest totalnie martwa, nie chce się w ogóle włączyć. Także ja na tym zakończę filmik i sobie ją podładuję i jeszcze sobie ją dalej obadam, potestuję ją, posprawdzam, czy jest jakiś firmware nowszy, czy nie. Chyba było na tyle. No, w sumie godzina nagrywania ponad na temat kamerki Manty SJK-ma. Widzieliście, że matryce nie pasują do siebie. Wyświetlacze, pomimo że mają tyle samo pinów, pasują, ale z biały ekran po podpięciu do SJK-ma wyświetlacza z manty. I co? Jedynie jeszcze nie wiem, jak tutaj Wi-Fi działa, do czego jest ten tutaj port podczerwieni. Będę musiał sobie wejść chyba na stronę manty i obczaić różne rzeczy. Także pozdrawiam, trzymajcie się.